jesteśmy w Stężycy, na terenie kompleksu Wyspa Wisła. To jest obszar o kształcie wyspy pomiędzy Starorzeczem a Wisłą. Obejdziemy park dookoła, tutaj na groble wejdziemy, zobaczymy piękną Wisłę. Piękną Wisłę, rzeczywiście robi to wrażenie. Kilkaset metrów szerokości. Także ta woda jest tutaj tym elementem dominującym. Odtworzyliśmy legendę na Wiśle, którą opowiedzieliśmy w autorski sposób. W części parku Insula Vistula nawiązujemy do mitologii słowiańskiej. Badamy legendy i chcemy te legendy przedstawić w maksymalnie przystępnej formie. Jest taki obiekt, który nazywamy legendarium. I również chcemy rozbudowywać tę legendę, historię powiązaną z mitologią słowiańską, jak i z legendą o Wiśle. Kurhanie. Kurhan, czyli takie odtworzone miejsce spoczynku kowala Zadziora, który ma boskie korzenie. Na terenie wioski mamy już zorganizowane wykopaliska paleontologiczne, gdzie samodzielnie można odkopać szkielety różnych stworów. No i można samodzielnie podjąć decyzję, czy to jest właśnie szkielet takiego gada, czy jakiegoś stwora, który występuje w naszych legendach. Otworzyliśmy ogród motyli i kwiatów. I tutaj motyle występują w różnych konfiguracjach. Można zobaczyć, jak te motyle się wykluwają. Także mamy do czynienia tutaj z takim ogrodem motyli, a dodatkowo będą się pojawiały jeszcze kolejne elementy, czyli cały czas ten park się będzie rozwijał. Debiutuje tutaj w tym miejscu, w tej części Polski, największa w Polsce interaktywna wystawa Eksploratorium, na którą składa się co najmniej 50 eksponatów interaktywnych, zagadek logicznych i złudzeń optycznych. Są megaklocki, jedna z większych stref aktywności klockowych w Polsce. Także dla dzieci jest to raj. To są te dwie strefy zlokalizowane w namiotach sferycznych. Mamy już otwarte Wiślane Wesołe Miasteczko, gdzie można skorzystać z 7 urządzeń różnego typu karuzel. Przepiękna plaża, czysta woda, Starorzecza Wisły. Także tutaj jest sporo możliwości spędzenia wolnego czasu i w odróżnieniu od innych typowych parków rozrywki. Tu mówimy właśnie o tematycznym parku edukacyjnym, ale w ramach całego kompleksu zdecydowanie dominuje funkcja rekreacyjna, czyli tu można spędzić cały dzień, nie nudząc się, korzystając z tych różnych atrakcji, czystej wody, plaży. Jest kilkanaście domków o bardzo dobrym standardzie, one były tutaj otwarte już w ubiegłym roku, jako rozszerzenie działalności restauracji Wisła, przepiękny projekt Czesława Bieleckiego, jeśli chodzi o projekt architektoniczny.